Proszę Państwa, jest takie zdanie znowu z Mickiewicza, które bardzo często wypisywaliśmy na tablicach zawieszanych w kościołach. To jest zdanie, tablice były poświęcone Sybirakom i tam jest takie przekleństwo, można powiedzieć, jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Czasem myślę, że ściągamy na siebie karę Bożą, bo jakoś tej pamięci nie widać. 10 lutego, czas wielkich deportacji, przeszedł właściwie bez echa. Być może byłem wtedy w Dyneburgu, na Łotwie grałem koncert, więc może nie oglądałem telewizji, ale przez kilka ostatnich lat, właściwie migawki tylko poświęcone deportacji 1,5 miliona osób na wschód. I pomyślałem sobie, żeby w koncertach zawsze poświęcać jakiś tam przynajmniej jeden utwór tym 1,5 milionom Polaków, którzy wyjechali, a może szczególnie tym 750 tysiącom, którzy pozostali w śniegach Syberii. Taka piosenka, proszę Państwa, ballada nawiązująca do rosyjskiego poety. Dlatego ona się zaczyna takim, każdy wers w tej balladzie zaczyna się takim słowem tapi. Tapić to znaczy po rosyjsku topić, wytopić, ale oznacza też rozpalenie, tapić baniku, łaźnię parową do takiej temperatury, do wielkiej, ogromnej temperatury. Jeżeli się Rosjanie mówią, że kto nigdy nie był w bani, ten całe życie będzie brudny, to takie jest powiedzenie metaforyczne, trochę chodzi o ten brud metaforyczny i rzeczywiście w tej balladzie posługuje się tym pojęciem tapi, żeby ten brud z siebie wytopić.